autor 4 książek na temat zagrożeń duchowych i okultyzmu. Od ponad 10 lat pełni posługę pomocy ludziom zniewolonym i dręczonym przez złe duchy. Na podstawie zdobytego doświadczenia wygłosił wiele prelekcji na temat zagrożeń duchowych. Grzegorz Bacik. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. W październiku 2018 roku opublikowaliśmy film pod tytułem Marcin Zieliński, fałszywy charyzmatyk zdemaskowany. No nie ukrywam, wywołał on bardzo dużą burzę medialną. Zostaliśmy oskarżeni o mowę nienawiści. No powiem kolokwialnie, wylano nam mnóstwo pomyli na głowę. Jak pan odnosiłby się do tego filmu? Jaki jest pana stosunek? Jak odebrał pan treści w nim zawarte? Jakie przytoczono przykłady? Nie śledziłem może aż tak bardzo przykłady tej nienawiści. W którym miejscu ta nienawiść była w tym filmie? Tak naprawdę nie odpowiedziano na żadne argumenty merytoryczne. Można powiedzieć, zarzucono tą mowę nienawiści, aczkolwiek żadnych argumentów nie podano. Odnosząc się do samego filmu, bo takie były zarzuty, prawda? Były zarzuty właśnie jakiej nienawiści, szkalowaniu. No, już tylu ludzi przepraszało Marcina Zielińskiego, że już nie będę przepraszał. Myślę, że wystarczy już tyle, że tych przeprosi. Natomiast przede wszystkim w filmie zostały pokazane bardzo konkretne fakty. Fakty. Tam nie było w tym filmie mowy, nie było oceny człowieka tak naprawdę. Były pokazane fakty, były pokazane pewnego rodzaju jego historię, jego tej kariery, jego związków. Było wiele odniesień w ogóle do nauczania Kościoła, z tego co pamiętam. Wypowiedź naprawdę jednego z mądrzejszych kapłanów, których znam, księdza Mariana Reichla, który został później bardzo z tego powodu poniżony, zeszkalowany przez swoich współbraci, powiedzmy duchowieństwo, dlatego że w ogóle ważył się odezwać. Natomiast były tam podane fakty i na te fakty, na te konkretne zarzuty nikt nie odpowiedział. Była jedna osoba, która na te fakty, zarzuty odpowiadała, czy dwóch znanych takich celebrytów, bym to nazwał, internetowych. No ale te odpowiedzi były po prostu tak pokrętne, to tak bym po prostu, nie wiem, widział węża, który pływa w mętnej wodzie, nawet nie rybę. Tam nie było żadnych odpowiedzi, a raczej było to kierowane wszystko w taką stronę, żeby po prostu wyśmiać, ośmieszyć, skrytykować tych, którzy film wyprodukowali, zrobili. Nie było odpowiedzi na żaden konkretny zarzut, na każde, na jakiekolwiek zastrzeżenie, które w tym filmie się znalazło. Natomiast ten film, to co ja mogę powiedzieć na 100%, to nie mówię o sobie, bo te rzeczy widziałem wcześniej. Natomiast film no, w jaki sposób sprowokował bardziej jeszcze do działania, do myślenia, ale bardzo wiele osób, to nie są dziesiątki, tylko to są setki, nie chcę mówić już tysiące, ale osób, które ja znam osobiście, którym ten film po prostu otworzył ludzi, setki osób, którym ten film otworzył oczy. Otworzył oczy na to zjawisko. Mało tego, te osoby mówią tak. Przecież ja jeździłam na te spotkania, jeździłam na te msze. Tam wszystko było to, co w tym filmie, co oni pokazują. O czym oni mówią? Ja na to nie zwracałam uwagi. Teraz dopiero mój umysł się otworzył, że to jest rzeczywiście złe. Dlaczego ta osoba nie zwracała uwagi? Ta osoba nie zwracała uwagi. Dlatego, że tak jak biskup Lęga bardzo ładnie też powiedział, mówiąc o błogosławieniu, nakładaniu modlitwy na chusteczki chyba, prawda? Powiedział tak, jeżeli tak znany kapłan, tak szanowany kapłan przyjeżdża, takie spotkanie prowadzi modlitwę, jest taka rzesza ludzi, to jest zupełnie zrozumiałe, że ci ludzie nie przychodzą po to, żeby wychwytywać błędy tego kapłana, przychodzą ufając mu. Ufając w jego posługę, ufając w jego mądrość, szczerość, prawda? Więc nie doszukują się zła. Przyjmują wszystko to, co on proponuje, co daje, z założeniem takim, no ten człowiek przecież wie, co robi, ja się nie będę tutaj wymądrzał. Więc to przyjmują. I dopiero ten film spowodował, że ci ludzie zaczęli po prostu myśleć. Nie przyjmować, tylko zaczęli też myśleć. I dlatego ten film wywołał taką nienawiść w stosunku do was. Dlatego, że ten film po prostu zmusił do myślenia ludzi. No to jest bardzo niewskazane, bo w tej działalności, która jest prowadzona z tej drugiej strony, no myślenie nie jest skazane i raczej się robi wszystko, właśnie prowadzi tak tego rodzaju manipulacje umysłami ludzkimi, żeby nie było myślenia, żeby było przyjmowanie tego, co się im podaje. Oczywiście, powtarzam, ja nie mówię na temat wszystkich osób posługujących w Kościele, charyzmatyków, bo jest naprawdę wielu wspaniałych, dobrych, którzy robią bardzo wiele dobra. Natomiast znajdziemy na pewno takich ludzi, którzy no... manipulują.
Zaczęły pojawiać się głosy, że w zamkniętych kręgach Marcin Zieliński po emisji naszego filmu przyznał się do błędu, że jednak nie wszystkie jego ogłoszenia były zgodne z nauczaniem Kościoła. Jak pan się do tego odniesie? Jakie powinno być tutaj stanowisko kapłanów, którzy go prowadzą i jego dalsze zachowanie, bo jednak pełni dalej posługę, która no, nie ukrywa mnie się moim zdaniem poważne zagrożenie duchowe. Ja powiem tak, nie atakując Marcina Zielińskiego, tak jak mówię, spotkałem tego młodego człowieka raz w życiu. Nie chciałbym go w żaden, jakiś tam prywatnie, osobiście, w jakiś sposób, nie wiem, jako osobę atakować. Natomiast jest osobą publiczną w tym momencie, prawda? Jest osobą publiczną i mamy prawo się wypowiadać na temat jego posługi, słów, którą wypowiada, tego, co robi, tym bardziej, że no, kieruje swoją działalność do tysięcy ludzi. Więc to nie jest tak, że nam nie wolno na ten temat rozmawiać, bo jest to osoba publiczna, więc mamy prawo i krytykować, mamy prawo się zastanawiać nad tym, co mówi, co robi. I teraz, jeżeli ta osoba, ten człowiek gdzieś wypowiada się, że popełnił błędy, że w jakiś sposób odcina się od Toronto, tak tutaj pani przynajmniej mówi, ja tego osobiście nie słyszałem, no chciałbym to usłyszeć z jego ust, a nie z pani ust, bo pani w Toronto nie była, czy w Bethel Church, prawda? Więc dobrze było, żeby to nie były pogłoski, ale proszę zauważyć, że w tych środowiskach to są takie metody działania takimi właśnie pogłoskami, pomówieniami, gdzieś ktoś o kimś coś usłyszał, powiedział, nie ma odpowiedzi na konkretne zarzuty, tylko się mówi o tym, że o zwiedzeni to są tradycjonaliści, to są źli ludzie, nie odpowiada się na temat zagadnień, które się w filmie pokazały i teraz znowu usłyszymy, że gdzieś ktoś podobno znowu powiedział, że się odcina od Toronto, że ono było złe, że były błędy w nauczaniu, trzeba wyjść publicznie to powiedzieć, to jest po pierwsze. Trzeba to powiedzieć publicznie, tak jak się nagrywa różne filmiki, w których się mówi różne rzeczy, trzeba zrobić to publicznie, ale jeżeli były te błędy rzeczywiście i Marcin Zieliński to uznaje, to chwała mu za to. Jak najbardziej chwała mu za to i każdy z nas, jeżeli popełnił błąd, bo każdy z nas błędy popełnia w życiu, i pani, i ja, i każdy dookoła. Jeżeli ktoś się potrafi do tych błędów przyznać, no to jest piękna sprawa. Prawda? Tylko teraz musimy z tych błędów wyciągać również wnioski. Prawda? I teraz pierwsze pytanie jest takie, jeżeli Marcin Zieliński się przyznaje do tych błędów poważnych, to pytanie, kto rozeznawał jego charyzmaty? Kto rozeznawał jego posługę, jego działalność? Kto go wpuszczał na stadion? Kto go wpuszczał do tych tysięcy ludzi? Kto mu pozwalał się modlić nad tymi ludźmi? Którzy kapłani mówili, że jest wspaniałym charyzmatykiem, wspaniałym przewodnikiem dla wspólnoty. Gdzie są w takim razie ich dary rozeznania? Powtarzam, jeżeli on się przyznaje do tych błędów. Ja wiem, że oni to przekręcą za chwilę, że to o co innego chodziło. Ale ja odpowiadam na pani pytanie. Jeżeli takie słowa z jego strony padły, no to ja się zastanawiam, kto go rozeznawał. No to nie jeden kapłan, prawda? I teraz, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z tym uznaniem tych błędów, no to jedynym rozwiązaniem dla mnie jest wycofanie się z tej posługi. Jeżeli uznałem, popełniłem poważne błędy, jeżeli uznaję, że to, co robi, w ogóle jest istotne, no bo nauczanie, tak poważne nauczanie, z tak poważnymi błędami, jakie występowały u niego, jeżeli prowadzenie posługi z modlitwą, która gdzieś ma swój początek właśnie w Bethel czy z Toronto, prawda? Jeżeli taka modlitwa, o której tu wiele było mowy przy tym o nakładaniu rąk, jakie to niesie zagrożenie na tych ludzi, którzy podchodzą do tej modlitwy, gdzie wielokrotnie możemy usłyszeć, przeczytać o duchach kundalini, prawda? Odwołam się choćby do księdza Glassa, prawda? To nie są moje pomysły czy moje mądrości, który mówi o tych duchach kundalini, które są z tym związane. No to ci ludzie później mogą mieć naprawdę poważne problemy. To teraz, jeżeli ten człowiek uznaje, że był to błąd, tak mówię, chwała mu za to, byłoby to piękne. I kolejny etap, kolejny krok z jego strony to jest mówi, sorry, popełniłem poważny błąd, wycofuję się ze swojej posługi, muszę to przemyśleć, muszę to przemodlić. Muszę się wyciszyć, muszę znaleźć kapłana, który nie będzie przyklaskiwał temu wszystkiemu, co ja robię, bo jest zafascynowany, nie wiem, moją osobą, zachowaniem i czymkolwiek, tylko który popatrzy na mnie w sposób bardzo taki rygorystyczny duchowo i mnie poprowadzi, nie wiem, poprzez nawet uwolnienie,
poprzez te pięć kluczy tego Lozano, prawda? Już tak żartuję troszkę w tym momencie, poprzez nawrócenie, poprzez przebaczenie, wyrzeczenie się zła, zerwanie ze złem. Być może kiedyś będę mógł wrócić, ale jeżeli nawrócenie jest prawdziwe, to w tym momencie posługa nie jest na pierwszym miejscu. Człowiek, który chce być blisko Boga, tak jak wszyscy ci charyzmatycy mówią, chcą być blisko Boga, ci ludzie nie powinni na pierwszym miejscu mieć chęci posługi, chęci posługiwania jakimiś darami, tylko powinni na pierwszym miejscu mieć chęć bycia przy Bogu. Więc tak powinno wyglądać właśnie to przemienienie Marcina Zielińskiego, jeżeli takie coś miało miejsce rzeczywiście.